Także chodzę po Mokotowie dzisiaj i rozdaję posiłki seniorom i ludziom potrzebującym. I słuchajcie, to jest super uczucie. To jest naprawdę fenomenalne uczucie. Ta wdzięczność, zobaczyć tych ludzi, uśmiechnąć się, w ogóle wyjść do ludzi, bo zdziczałam już straszliwie w tym domu. Więc nareszcie czuję się potrzebna i czuję się, że można robić coś absolutnie fajnego. Dzień dobry, Anka Mucha z tej strony. Czy pani Danuta? Tak. Pani Danusiu, obiad przyjechał. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Danusiu, wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Na razie, do zobaczenia. Dzień dobry, pani Heleno, obiad. I pozwoliłam sobie dorzucić kawałek ciasta, który mam własnoręcznie. Własnoręcznie. Mam nadzieję, że będzie pani smakowało. Najlepiej jest masełkiem z jakimiś powidłami czy takiego. Do dobrego. Do zobaczenia, na razie. Jezu, jak to robić codziennie? Dzień dobry. Anka Mucha z tej strony, czy pan Józef? Panie Józefie, obiad przyszedł. Do zobaczenia, na razie. Każdy się może zgłosić. Okej. Podjechać pod... Dokładnie. Podjechać pod Legię, odebrać posiłek. Masz adresy. Rozmów. Trzeba wykorzystać jakąś potencjał chłopaków. Czy pani Józefa? Pani Józefo, obiad przyjechał. Na razie. Do zobaczenia. Generalnie chodzi o to, żeby o godzinie 12 zebrać się pod stadionem, gotowy do pomocy, odebrać posiłek i listę i rozdać to tym, którzy tego potrzebują. Pani Mario, przywieźliśmy obiad. Tak, no już otwieram. Dobry. Proszę bardzo. Ja ślepowa, wszystkiego dobrego, na razie.